Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część pierwsza. Początki przygody z archeologią. Moje zainteresowanie archeologią zaczęło się, rzec można, wcześniej. A pamiętam doskonale, jak to się stało. Mianowicie byłem w trzeciej klasie wtedy. Mieszkaliśmy na Dolnym Śląsku, niedaleko Kępna. No i rozbolał mnie ząb. Mama wzięła mnie do dentysty, do Kępna pojechaliśmy. No i powiedziała mi, że jak nie będziesz wrzeszczał, to potem w nagrodę pójdziemy na wystawę. Jest taka fajna wystawa tutaj. No to cicho siedziałem, poszliśmy na tą wystawę. I ta wystawa to była wystawa zabytków archeologicznych, jeśli dobrze pamiętam, z różnych okresów. I zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Do dzisiaj pamiętam, jak zobaczyłem gablotę pełną toporków kamiennych, siekierek kamiennych. No i się dowiedziałem, że one mają kilka tysięcy lat i że to ludzie to wszystko wtedy produkowali sami i tak dalej. Także to pamiętałem i to mi się bardzo spodobało. Ale jeszcze bardziej zdopingowało mnie do zainteresowania archeologią przeczytanie dwóch książek francuskiego autora nazwiskiem Rosny. I oczywiście one były tłumaczone na polski, to były przedwojenne jakieś wydania jeszcze. Pierwsza się nazywała Walka o ogień. Mówiła o przygodach trzech Neandertalczyków, którzy udali się na poszukiwanie ognia, bo ich ogień, wieczny ogień zgasł. No i ich grupa, ich plemię wysłało ich na te poszukiwanie. Oni mieli mnóstwo różnych przygód. Spotykali tam po drodze mamuty, tygry solwy, szablozębę i różne inne stworzenia. Wszystko było bardzo ciekawe i zresztą oni przeżywali, co zresztą wtedy w archeologii było raczej błędem, mianowicie oni się spotykali społeczeństwa o różnym poziomie rozwoju kulturowego, począwszy od pitekantropów, przez ich krewniaków, czy Neandertalczyków, a w końcu w tych wędrówkach trafili nawet na plemiona, jak dziś nazwane przez nas neolitycznymi, czyli ludźmi żyjącymi z rolnictwa, hodowli i tak dalej. Ale te podstawy gospodarcze nie były takie ważne, tylko ich przygody były bardzo ważne. Walka z niedźwiedziem jaskiniowym właśnie. I ta książka bardzo mi się spodobała, bardzo ją przeżywałem. A zresztą, co ciekawe, dużo, dużo później, kiedy już byłem profesorem, byłem na jakimś służbowym wyjeździe we Francji i byłem u profesora, który się nazywał François Borde. To był taki guru archeologii pradziejowej we Francji, właściwie na całym świecie. Rzeczywiście bardzo mądry człowiek, ciekawy i sympatyczny. I zgadaliśmy się, że on też poszedł na archeologię, bo przeczytał te same książki tego Rosniego. Nawet tak się przejął, że zrobił mi ksero swojego wstępu do któregoś tam wydania francuskiego tej Walki o ogień. A pamiętam, jak był film w Polsce, no jakieś 30 lat temu już też Walka o ogień, zrobiony na podstawie tej książki. Dosyć wiernie zresztą, no i przy kasie do tego, na ten film odbywało się też rodzaju walki o bilety, no bardzo podobne do walki o ogień. Zresztą Rosny napisał jeszcze drugi tom tego, on się nazywał Kot Olbrzymi. I jeden z tych bohaterów pierwszej książki też wędrował, już nie pamiętam dlaczego, ale spotkał tygrysolwa szablozębego, z którym się bardzo zaprzyjaźnili i razem chodzili po świecie i też mieli różne przygody. No i to zdecydowało, że uważałem, że archeologia jest bardzo ciekawa, ja bym chciał się tym zajmować.
nie wiedząc jeszcze bardzo wiele na ten temat. No i próbowano mnie czasem namówić, żebym jednak się zajął czymś bardziej dającym możliwości przeżycia. Już mi wtedy mówili, że słuchaj, w archeologii nie jest łatwo dostać posadę. Może byś się prawem zająć, czy coś w tym rodzaju. Powiedziałem, że nie, ja chcę być archeologiem. No i tak już to się wszystko mniej więcej zaczęło. Po maturze złożyłem podanie na Uniwersytet Poznański na kierunek archeologii. No i szczęśliwie zostałem przyjęty. Wtedy było dużo chętnych na archeologię. W wypadku mojego rocznika było trzech chętnych na jedno miejsce. No ale jakoś się dostałem. Było nas zresztą na pierwszym roku archeologii pięcioro, a potem była przerwa trzyletnia i był ostatni rok kończący, starszy od nas, którzy już kończyli, pisali magisterkę. Nie mieliśmy zbyt wiele wspólnego z nimi. Kierownikiem katedry był właśnie profesor Kostrzewski. To było w roku 57, tuż po październiku, tuż po tym wielkim przewrocie. Profesor Kostrzewski został w czasach stalinowskich usunięty z uczelni, żeby nie demoralizował młodzieży na uniwersytecie, ale na szczęście zostało mu jeszcze muzeum archeologiczne, które założył i którym był kierownikiem jego. Ale w 57 roku wrócił na katedrę. No i właśnie był kierownikiem naszej katedry przez 2 lata, aż do skończenia swojego zawodowej działalności, 2 lata po początku na naszej katedrze. Czyli 2 pierwsze lata mieliśmy z profesorem Kostrzewskim. Profesor Kostrzewski był interesującą postacią. No wiadomo, że to był ojciec polskiej prahistorii nowoczesnej. No miał olbrzymie osiągnięcia. Założył muzeum w Poznaniu, był jednym z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego. Był człowiekiem bardzo skromnym, no dla nas już starszym panem, któregośmy bardzo szanowali. Mieliśmy z nim wykłady i ćwiczenia. Wykłady były, szczerze mówiąc, lekko monotonne. Siedzieliśmy w salce, profesor mówił, a jednocześnie puszczał, to się potem nazywało przezrocze, ale to była taka maszyna, która się nazywała epidiaskop. To się wkładało do tego książkę z ilustracjami i to on wyświetlał ten epidiaskop na ścianie, ale przy tym trzeba było światło zgasić. No i tak profesor mruczał, groziło nam, że możemy nawet zasnąć. No ale bardzośmy się dużo nauczyli, poza tym jeszcze miał z nami ćwiczenia, przynosił materiały z różnych epok, z różnych okresów. Musieliśmy się uczyć, segregować, jakie są, należą do której kultury i tak dalej. Profesor był człowiekiem bardzo życzliwym. On mieszkał w Strzeszynku pod Poznaniem, ale miał też swoje malutkie takie pied-à-terre tuż przy Muzeum Archeologicznym, które wtedy było jeszcze w Poznaniu na ulicy Mielżyńskiego. To się wtedy nazywało się Alfreda Lampego, to był jakiś działacz komunistyczny, nie pamiętam już, no ale jest to ulica Mielżyńskiego. No i on sobie tam nocował albo siedział w bibliotece. I także mieliśmy z nim kontakt, bo myśmy mogli wchodzić do biblioteki w każdej chwili bez problemu. No i profesor był taki łatwy w rozmowie, bardzo życzliwy, dziewczynki całował w rękę, no taki był, że tak powiem, przedwojenny, rzecz można. I dyrektorem muzeum po nim został jego syn Bogdan Kostrzewski, docent wówczas, który był człowiekiem też bardzo też sympatycznym, kulturalnym. On nie był wielkim uczonym, ale był bardzo dobrym organizatorem. Nasze muzeum było zakładane grubo przed wojną, było już ciasne, nie mieściło się. Docent Kostrzewski zorganizował
nowy gmach muzeum w renesansowym budynku w Pałacu Górków na Starym Rynku, które było w ruinie kompletnej. Pamiętam, że brzozy rosły tam w środku, już było po bombardowaniu chyba, czy bo pod koniec wojny Niemcy bronili się na Cytadeli i po prostu dla zabawy strzelali ciężką artylerią do miasta i zniszczyli Stare Miasto bardzo wtedy. Oni się bronili 2 miesiące tutaj po zdobyciu miasta w ogóle. No i docent zorganizował to później tam w tym muzeum też. No i tam właśnie działał. Później ja właśnie jeszcze w czasie studiów właśnie docent Kostrzewski zaproponował mi posadę w muzeum na pełnym etacie, w pełnym zatrudnieniu. No, ale ja byłem w połowie drugiego roku, no i musiałem chodzić na wykłady, musiałem słuchać różnych zajęć, na zajęcia w studium wojskowym i tak dalej. No i zawarliśmy coś w rodzaju takiego gentleman agreement, niepisany w ogóle, że ja musiałem obiecać, że po skończeniu studiów, czyli za 3,5 roku, ja będę co najmniej 3,5 roku pracował dalej w muzeum, żeby mam nie odchodzić gdzieś. Ja się oczywiście z radością zgodziłem. No i zacząłem tam pracę. Ponieważ przedtem brałem udział w badaniach, jeszcze jako uczeń nawet, na średniowiecznym grodzisku w Międzyrzeczu, prowadzonych przez wówczas magistra, w końcu profesora Stanisława Kurnatowskiego, no więc miałem już jakiś pogląd, na czym polegają badania archeologiczne. Praca w muzeum też, bo ja wśród niewiele starszych kolegów, no dowiadywałem się wiele, jak się pracuje w muzeum, o co chodzi i tak dalej. To było dla mnie niezwykle pożyteczne. No ale ponieważ przez 3 sezony byłem w Międzyrzeczu, więc zaproponowano mi, żebym ja się zajął wczesnym średniowieczem. Nie miałem nic przeciwko temu, bo to jest też ciekawe. Nawet mi już wyznaczyli przypuszczalny temat pracy magisterskiej. Jak gdzieś pamiętam o przęślikach z Łupku Wołyńskiego na grodzisku w Międzyrzeczu. No i z tym zacząłem pracować w muzeum. Ale docent Kostrzewski zaproponował mi, że dobrze, oczywiście, bardzo dobrze, niech pan się zajmuje wczesnym średniowieczem. Zresztą to był okres badań milenialnych się zaczynał, czyli w ogóle szaleństwo. Wszyscy archeolodzy się rzucili na grodziska na średniowiecze. Mówi, dobrze, może pan pracować we wczesnym średniowieczu, ale nie mamy opiekuna magazynu z epoki kamiennej. No tam ktoś musi być, ktoś musi tak porządkować, pilnować. Czy pan by nie chciał nam pomóc i objąć kierownictwo tego muzeum? Właśnie docent miał tą miłą stronę, że on nie mówił, będzie pan robił to, a to i koniec, tylko bardzo uprzejmie, czy nie zechciałby pan nam pomóc. No oczywiście każdy zechciał mu pomóc wtedy, ale to było co innego. Ja się tego od niego nauczyłem i potem się starałem w życiu w ten sposób z podwładnymi też postępować. No i dobra, siedziałem sobie w muzeum kiedyś, w magazynie właśnie jakieś nalepki, etykietki przepisywałem. I pojawił się wtedy ówczas magister, też później profesor Tadeusz Wiślański. No powiedział, no ja się zajmuję neolitem, to jest bardzo ciekawy okres. No ale wie pan, bo pan podobno się ma też zajmować tutaj neolitem. Ja mówię, no niekoniecznie, nie wiem, ale czemu nie, zaczyna mi się podobać. Może się zajmę neolitem, no wie pan, ja byłem wtedy studentem w połowie drugiego roku. A on powiada, no tak, tak, nie, bardzo dobrze, ale wie pan, żeby dobrze działać w neolicie, to trzeba wiedzieć, co było przedtem. A u nas tutaj w Wielkopolsce i w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, nie ma w ogóle specjalistów od paleolitu czy od mezolitu. Ponieważ pan dopiero zaczyna, co by nie zaszkodziło, jakby pan na przykład się zajął mezolitem, wtedy byśmy wiedzieli, co było przed neolitem i byśmy obydwaj na tym bardzo skorzystali. Niech pan o tym pomyśli. No ja mówię, no to pomyślę.
No on mówi na to, ale ja znam takiego magistra Szylda w Warszawie, który pracuje u profesora Krukowskiego i oni kopią bogate stanowiska w środkowej Polsce, niedaleko Skarżyska Kamiennej. Ja mogę z nim porozmawiać, żeby on pana wziął na te badania, rodzaj praktyki, pan zobaczy, co to jest paleolit i pan zdecyduje wtedy. Ja mówię, dobra, proszę bardzo, no chętnie zobaczę. No i rzeczywiście zaprosił mnie, znaczy zorganizował mi to spotkanie, profesor magister Szyld mnie zaprosił, poznaliśmy się, no i obiecał, że mnie zabierze na badania tych stanowisk sławnych na Rydnie. Rydno to jest...